Tymczasem Wiktoria chce mieć pewność, że koleżanki z klasy nie powiedzą Sarze, że to ona jest dla wszystkich niemiła i arogancka. A wiesz, spadaj, co? Myślisz, że chce mi się z tobą gadać teraz, to ja mam znajomych w liceum. Wiesz co, strasznie dużo gadasz jak na osobę, która nie chce z kimś rozmawiać. Daj mi spokój, spadaj po prostu, wiesz? Może byś ręce umyła, brudasko? Zobacz, jakie super! Nie mogę. Weź to, usuń to, Boże! Nie. No, zostaw! Ej, no Kaśka, ona mi zrobiła zdjęcie w toalecie, weź ją, bo... Oddawaj ten telefon! Nie, usuń to! Tak! Boże, idiotki, zrozumcie, że nie oddawam tego telefonu, ani nie wykasuję foty. Co? Wiesz co, jaka ty jesteś okropna? Jak można zrobić komuś zdjęcie w toalecie, co? Telefonem, a sprawa wygląda tak. Dopóki Sara uważa mnie za waszą ofiarę, to chce mi pomagać, wkręcać w towarzystwie i tak dalej. Sara się jeszcze zobaczy, jaka jesteś naprawdę. Chyba żartujesz, to kompletna idiotka. Czy ona ci chciała pomóc, jesteś okropna. No jej przecież pozwalam, nie? Dlatego nikt cię nie lubi? My też chciałyśmy ci pomóc na początku, żebyś czuła się lepiej w nowej szkole, ale wiesz co? To ty jesteś dla wszystkich wredna. Boże, Kaśka, nie popłacz się. Sprawa jest prosta. Dopóki nie będziecie rozmawiać z Sarą na mój temat, to zdjęcie ciekającej Jolki nie trafi do netu. Wiesz co? Jezu, co ja mam teraz zrobić? Przecież to będę pośmiewiskiem. Daj spokój. Słyszałeś to? No, ta laska jest straszna. Nie dość, że okłamuje Sarę, to jeszcze szantażuje tę laskę. No, musimy jak najszybciej o tym powiedzieć Sarze.